Test drugi. Troszeczkę mi zachodzi naturalne światło, więc zrobi się coraz ciemniej, czyli prawdopodobnie będę to nagrywać raczej wcześniej niż później. Popatrzcie, mamy tutaj kolorowe zdjęcia pokazujące skały, czyli to, co powinno być takim języczkiem uwagi, no bo jest trudne, a z drugiej strony jest możliwość pokazania tych zdjęć w tej kolorowej wkładce. Mamy wybrane rodzaje skał. Zanim powiem Wam, na czym polega zadanie, powiem Wam, jak ja te zdjęcia postrzegam. Pierwsze zdjęcie. Na pierwszy rzut oka nie jestem do końca pewna, czy ta skała tutaj jest luźna, czy zwięzła. Jeżeli miałaby być luźna, to pewnie byłby to piasek. Ewentualnie może mógłby być to les. Natomiast jeżeli miałaby być zwięzła, to wydaje mi się, że ten kolor sugerowałby mi piaskowiec. Co do drugiego zdjęcia, drugiej skały, tu nie mam żadnej wątpliwości. Jest to granit. Po czym to poznaję? Mamy trzy kolory kryształów: biały, szary i czarny. Ten czarny to jest, moi drodzy, mika, czyli łyszczyk. Ten biały, to mamy tutaj do czynienia ze skaleniem, a ten szary to jest kwarc. Kryształy są dobrze widoczne, więc jest to skała jawno krystaliczna. Są dobrze widoczne dlatego, że powoli krystalizowały we wnętrzu ziemi, miały czas, żeby tą daną strukturę wytworzyć. Trzecie zdjęcie. Trzecie zdjęcie kojarzy mi się z tym naszym blokiem czekoladowym, czyli mamy do czynienia tutaj, w mojej opinii, z porfirem. Mamy kryształy dobrze wykształcone, ale mamy tutaj też, popatrzcie, pół na pół, takie trochę szarawe, jednolite tło. Te kryształy są jawno krystaliczne, natomiast ta część tutaj jest skrytokrystaliczna. Co znaczy, że ten proces był zróżnicowany. To znaczy, że częściowo te kryształy wykrystalizowały w wnętrzu ziemi, a częściowo po prostu zastygły bardzo szybko, więc w tej ciemniejszej części są niewidoczne gołym okiem. Taką budowę pół na pół nazywamy budową porfirową. Czwarta skała, przepraszam. Czwarta skała to charakterystyczne podłużne paski. Popatrzcie, że kolorystyka jest całkiem podobna. Tutaj może mój telefon trochę oszukuje, bo pojawiają się takie bardzo rdzawe zabarwienia, które w istocie są mierdzawe. No i jeżeli kolor ten sam, tu mamy granit. To granit w wyniku metamorfizmu, czyli przeobrażenia, zmienia się w gneis. Granit, skała głębinowa, magmowa, zmienia się w skałę metamorficzną, przeobrażoną, czyli gneis. No i teraz zobaczmy, co mamy do zrobienia. Musimy uzupełnić tabelę, przyporządkować każdemu opisowi po pierwsze właściwą fotografię, na której została przedstawiona opisywana skała, rodzaj skały, dobierając go z podanych poniżej. No i oczywiście, jak zwykle, liczymy. Mamy cztery zdjęcia. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć opisów i mamy tylko trzy miejsca. Tą niezgodnością próbuje się nas troszeczkę zbić z tropu, no ale spróbujmy, zobaczmy. Nie mam wątpliwości co do trzech skał. Tu nie wiem, przypominam, czy jest to piasek, czy jest to piaskowiec. Pierwszy opis. Skała o budowie jawnokrystalicznej, składająca się z kryształów kwarcu, skalenia i miki o nieregularnym kształcie. Jeżeli słyszycie coś w tle, to tak, mój kot korzysta z toalety. Moi drodzy, jawnokrystaliczna, kryształu kwarcu, skalenia i miki, nieregularne kształty. No i uwaga, w moim przekonaniu musi być to fotografia B, granit. I jest to, kochani, rodzaj skały, skała magmowa, głębinowa. Druga skała. Skała złożona głównie z kwarcu, skalenia i miki o charakterystycznym kształcie kryształów, który jest wynikiem oddziaływania jednokierunkowego ciśnienia związanego z ruchami tektonicznymi. Uwaga, chodzi o gneis. Skały przeobrażone mają taką formę w wyniku oddziaływania temperatury i ciśnienia we wnętrzu ziemi. Czyli fotografia to D. Natomiast rodzaj skały jest to skała metamorficzna. Trzecia skała.
Skała porowata, o drobnej frakcji. Frakcja przypomina miejsce wielkość ziaren. Zbudowana zazwyczaj z ziaren kwarcu lub skalenia, które uległy scementowaniu spoiwem w wyniku procesu diagenezy. Gdyby, moi drodzy, ten opis kończył się w tym miejscu i nie byłoby scementowania, powiedziałabym, że może być to piasek. Ale ponieważ mamy scementowane spoiwe ziarna kwarcu lub skalenia, to ja już nie mam wątpliwości. To musi być piaskowiec, to musi być litera A i rodzaj skały osadowa, okruchowa, ale zwięzła. Popatrzcie, oni liczą na to, że jednak pomylimy się i rozpoznamy tą skałę A jako piasek, ale my tego nie zrobimy. No i kolejne pytanie, czy jest okej? Okay?